Kochani, jestem. Zobaczcie, Gaja jest. Jest Gaja i nie ucieka. Był też Jacuś. Ale uciekł. Nelika jeszcze nie było. Nelik, Kicia. Kiciulki. Chodźcie. Kicie, kicie. Czekaj. Czekaj, kiciulek. Tutaj, o Jezus Maria. No mój, podchodzisz pod nogi. Później narzeka, że cię nadepłem. Teraz ustawię tutaj smartfon i będę karmił. Kicie, kicie, chodźcie. Złe to miejsce. Nie pokazuję wszystkiego. Muszę zmienić na inne ujęcie. Robię tak, tutaj ustawię, kochani, o. Dobra. Nie widać. Gdzie to jest? A nie jest. Nie jest. Myślałem, że nie widać. Kicie, kicie. O, kurczę. Chodźcie. Gaja, Kicia, chodź. Gajeczka. Gaja. O. Chodź tu, Kicia. Gaja, zasłaniasz.
Nelik jest. Kicia, kicia. Chodźcie. Ciulki. No kochani, przestawiłem domki, jak widzicie, tutaj. No mam nadzieję, że kotkom to bardziej się spodoba.
bo tutaj się kręcą. No i zaczną korzystać z tych domków. Może. No dałem im jedną puszkę. O, Julcia leci. Jedną puszkę Teo. Jedną puszkę Whiskasa. Jedną puszkę Smili. No już. Tutaj widzę, o. Bambuś już tam sprawdza. Wejdzie, nie wejdzie. Ha. Też będę musiał jeszcze sprawdzić tam w środku, czy tam nie ma czegoś śmierdzącego, że kotki nie wchodzą. O, Nelik podchodzi do mnie. No, dwa kroki jest ode mnie. Smile ten pasztet je. Julcia tam. Gaja tutaj. Tutaj babcia jest. No i był z fraglesów jeden. Jacek, ten bez łapki. Tutaj sobie postawię, położę na zapas. Gaja nie je. Czyli co? Najedzona, co? Jak nie je. Jakby była głodna, to by jadła. Czyli kochani, jedzenie jest. Kotki najedzone. No i z tego wygląda, że się tak wcale nie śpieszą do jedzenia. No ale faktem jest, że po 24 godzinach, jak tu przychodzę na następny dzień rano, no to już nic nie ma. Jeżeli chodzi o karmę mokrą. Czyli zjadają. Przez ten czas. Dzisiaj jest sobota. Dzień Dziadka, 22 stycznia. No i przyjechał ksiądz, muszę odprawić, już był 20 po 9. Poczekałem na niego. No i chciałem go zaprosić tam do tej kaplicy w sztabie. I pokazać mu. No ale on oznajmi, że już tam był. Z kierownikiem. Nie wiem, z jakim kierownikiem, ale mówi, że był. Przecież zna. Widział. To wszystko zniszczone.
Babcia jest, Gaja jest, Nelik jest. A fraglesy gdzieś się chowają. Julcia gdzieś tu poszła. Gdzie ona poszła? Do tej beczki, w której się wychowała? O, Bambuś jest tu. Bambusiek. Kiciulek. Joniek. Aćkicia i Julcia jest też. O, poleciała. Oj, jak się cieszy. Jak się cieszy na swoich śmieciach. Ojej, patrz. No radocha, no radocha. Julinko. To co, twoje dzieciństwo tutaj było, nie? Kicia. Julcia. Julcia, Julcia, Kicia, Kicia. Juńka. No. A Bambuś za nią. No. Pobawić się chce. Bambulek. Bambulek, Kiciulek. No, chodź. O, poleciał. Julcia, idziemy. Zrobimy kółko wokół pralni, co? Zrobimy spacerek. No muszę wam powiedzieć, że Julcia się wspaniale nadaje do spacerów. Wspaniale. Trzyma się blisko. Reaguje, jak mu się zawoła. Ciekawa jest. Zagląda w kąty. Bambuś, chodź, ty też idziesz na spacerek? Chodź. Chodź, Kiciulek. Na słonko świeci. Chodź, Bambuś. To jest ona, ja Bambuś. No, tak mi się jakoś lepiej wymawia. Chodź, Bambusia. Chodź, Kiciusia, Bambusia. No, ona też chodzi. Na spacerki z nami. No. No, idziemy. Kiciule. No, Bambusia, oprowadzaj. Po twoich włościach. No. Prowadzaj. Julcia tam poszła. Szperać. Julcia całą noc była w pokoju, spała. A w nocy było... W nocy było 0 stopni i był przymrozek. Bambuś też się nadaje na spacery. Widzicie? No. Chodzi. Lubi chodzić. Tak, Kiciulku? Juniuś, chodź. Jakie ty masz oczy jak diabełek.
idzie też. Julcia się trzyma. Jak jej wczoraj byłem tam w budynku sztabu, w pewnym momencie jej zniknąłem z oczu i nie wiedziała, gdzie jestem. Nagle słyszę, jak miałczy piłka. Płacze. Nawołuje. Dopiero się odezwałem, to się uspokoiła. Przyleciała. Julcia jest bojaźliwa. Julcia to w ogóle kot. Taki bojaźliwy, wrażliwy, delikatny. Idziemy, tak? Prowadźcie kiciulki. Idziemy dalej. No i jesteśmy po drugiej stronie pralni. Względem DPS-u. O, tam jest czarny jakiś kot. Kicia, kicia! Tam pod budynkiem. Kicia, kicia, chodź. Kiciulek. Chodź, kicia. Jest jakiś czarny. Jest czarny, który tutaj był. Czarny to jest. Kolega Zorro. Pszczałka. A to był jakiś jeszcze inny. Uciekł. Julinko, chodź. Chodź, kicia. Chodź, kicia. Chodź, niunia. A tam słyszy kota. A słuch dobry. Chodź, Julcia. A, wie, że tam kot jakiś jest. Chodźcie, pójdziemy do piwnicy, zobaczymy. Może tam fraglesa jakiegoś zobaczymy. O, słońce jak daje. Kochani. Ale słońce daje. Cicho, ładnie jest dzisiaj. Zdrowe powietrze. No, pójdziemy do piwnicy tu trochę. Zobaczymy. Bambuś! Julcia tam widzi kota. Julcia, idziesz? A, widzi tam, obserwuje. Kicia, kicia. Julcia, co to? A, gdzie ogon chodzi? Julcia, chodź. Bambuś, chodź, zobaczymy tu. Co? Prowadź, czy znasz te kąty tutaj. Słyszę. Poleciał tam jakiś kot. Poleciał tam. Słyszałem, jak leciał po izolacji.
Nie widać go. Kicia, kicia. To może być fragles któryś. Jest tam. No, te rury, ta izolacja, to taka ich autostrada, którą one przemierzają. Nie widzę. Tam są właśnie te dziury do tej pralni, tam gdzie kotki karmię. No, a nic, zawracam. O. Następne. O, bambuś jest ze mną. Bambulek. Chodź, idziemy. Wracamy już. Już byłem. Chodź. Chodź, mój przewodniku. Chodź, dzieciolko. Chodź, bambuś. Ha, a Julcia? Julcia nie wie, gdzie jesteśmy. Będzie płakać. No, wychodzimy. Wychodzimy. Jest tu tutaj tych zakamarków. Julcia! Junia! Nie byłaś w piwnicy z nami? Kicia, byliśmy w piwnicy. Co, płakałaś? Co? Dobra, idziemy. Bambuś, chodź! Bambuś, kicia! Kiciulek! Bambuś, bambuś! Chodź, kicia! Kicia, kicia, chodź! No chodź, bambuś. Chodź, ty diabełku. No chodź. Chodź, kicia, kicia. No chodź. Julcia, gdzie poszłaś? O, tutaj. A gdzie ty tam dalej idziesz? Prowadzi mnie gdzieś. No to pójdę za nią. Chce mnie prowadzić? To niech prowadzi.
Oho. Kochani. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Co, Julcia? Jaka ta Julcia to jest? No to jak ja. Zobaczcie, jaka ciekawa, zagląda, tu zagląda, tam prowadzi. O. No kot, który eksploruje. O, tu zobaczymy. O kurde. A tu co się stało? Julcia, zobacz. Podłogę zerwali. Co oni tu szukali? Skarbów? O. Jakaś skrytka, czy co było? A to jest ten budynek sztabu i ta kapliczka. A jak wojsko, to sala gimnastyczna. Kurde. Kicia! Tu jest ten bambuś. No chodź. No nie piłkaj. Jesteśmy. No. I zobaczymy. Bo rozwalane. Nawet stoły metalowe, fajne. O. Zobaczcie, nogi. Tylko blaty zerwane. Tylko blaty i można sobie postawić w ogrodzie, czy gdzieś tam. No. No, hej, Julcia, jak zagląda, kurde, ona jest niesamowita. Normalnie jak człowiek. Każdą dziurę tu zajdzie, tam zajdzie. Bambuś! Julcia, idziemy na górę? Chodź, na górę. Jak już jesteśmy tu, to pójdziemy i na górę. A tu jest strych. Nad pralnią. Zobaczcie. Jaki strych. Proszę. Jakie zdrowe dechy. Belki. Jakie to wszystko zdrowe. Ho, ho, ho. A tu, gdzie mamy widok? To jest właśnie ten budynek sztabu i ta kapliczka. O, jest bambuś. Bambulek, jesteś? Chodź, kiciulku. To co to tyle tego? Co to jest? Jakieś rulony, dykty. Ach, jest zdrowe, zdrowe drzewo, kurde. Jojojo. No, kochani, zobaczcie. Mam trafiejny kubek wojskowy. Kubek.
jak wojskowy. No, muszę tu uważać, kochani, żeby nie poleciał. O, to chyba blat z tego stołu, co tam na dole pokazywałem. A tu co to było? Cebula? Wygląda, że cebula. Cebula była. Łupiny cebuli. Ale belki. Jaka solidna, kochanie, robota. I kurde, zobaczcie, nic korniki nie biorą, nie butwieje. Stołek. No i tu mamy widok. Na co? O, na naszą stołówkę. Kochani, nasza stołówka. O, tam mój oddział. No proszę. W takich miejscach zwykle Niemcy broń chowali. O, tak. Brat w szopie znalazł w takim miejscu pistolet. Dobry, zakonserwowany, elegancki, niemiecki. Był w średniej szkole. Wzięli. I tam później podobno strzelali. Tam kolega wziął jego. Nie wiem, czy ktoś doniósł. W każdym razie milicja, potem to była milicja, zabrała. No i tyle było. Co, Julinko, idziemy? To jest komin, nie wchodź do komina. Jaka ona jest wścibska. I tak kurczę. Ona bardziej ciekawa jest niż ja. Ta Julcia. Chodź, bambuś, idziemy już. Nie płacz. Julcia! O, jeszcze musi tam sprawdzać. Chodź, Julinko, już starczy. Już nie bądź taka dociekliwa. Słyszysz? Chodź. Bo bambuś już chce iść. Już płacze. No to idziemy. O, to proszę. Słyszmy. Wietrzak. Nie planowali, a co nieco zwiedzili. No. Bambusi. Idziemy. Widzicie? No, jaki on jest? Tylko do pokoju go wziąć. Aby się nie bał. Chodź, bambuś. No, idziemy. No co, Julcia? Jeszcze coś? Zapomniałaś? Co? Zobaczcie, tutaj. Takie szyby są. Kurczę. Łóżka wstawić, można spać. Idziemy. Kciuki.
Julcia, idziemy? Chodź. Bambuś, Kicia, chodź. Bambuś, bambuś, chodź Kiciulku. Chodź, idziemy, chodź. No, chodź. Już byliśmy, chodź. Chodź, Julek. No, chodź. Także, kochani, zobaczcie, że Bambuś to jest jedyny kot tutaj, spoza przestrzeni, który chodzi za mną. Spaceruje. Tak jak Julcia. Tak jakby był oswojony. Wskoczyłaś, Julcia? A tu jest zamknięte. Tu jeszcze nie byłem. Nie da rady. Ale żeśmy pozwiedzali. Nie, Kiciulki? A Julinka? Julinko, Kicia, chodź. Kicia, Kicia. Idziesz? Junia. Bardzo się zaprzyjaźniła Bambuś z Julcią. Dogadują się. No. Julcia to prycha na niektóre koty. Nawet te z bocianówki. Ale Bambusia nie. Nic. To jakby się znały. No dobra, idziemy, chodź. 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 No, słońce przygrzeje, to zaraz stopnieje to. Ten przymrozek. Nie wydziobały kitki. Zobaczymy tu za płotem. Czyli w DPS-ie, tam gdzie wieczorem przychodzę i karmię kotki. Tutaj ta dziura przychodzą. Tą dziurą. Jest to. Chyba ten murzynek. Ten. Zorro. Zorro, Kicia! Kiciulek! Kicia, Kicia! Kiciulek! Kci, kci, kci. Zorro! Kci, kci. Jej nie zwraca uwagi. No. Sucha karma jest tam. Kochani, to je. No, a tutaj... Nasypałem dużo suchej karmy. Gdzie to było? O, mało co zostało. A, widzicie? Mało co zostało. Kicia, Kicia! No. Czyli kotki jedzą. Raz dziennie daję. Ale takim dam. I do wieczora starczyło. Znaczy tam. Znaczy tutaj daję tak, żeby im do wieczora starczyło, bo wieczorem daję. Natomiast tutaj w pralni rano raz przychodzę tylko na dzień i tak daję, żeby im rano do rana starczyło. O. Bambuś, Kiciulek, chodź! Jak się najadł, się cieszy, pospacerował ze mną. Szczęśliwy.
No. Chodź, Kicia. Kurde, trzeba tego bambusia do bocianówki. Nie ma. Zobaczcie, nie ma żadnego kota. Widzicie? Ja chodziłem, kotki jadły. Najadły się. I się pochowały. No. Jeszcze jedzenia jest sporo. Ale przyjdę jutro, to nic nie będzie. Mokrej karmy. No. Zjedzą wszystko. Ani tam byliśmy. Tu byłem. W kanale. Byłem. Tak, a to jest w stronę kotłowni. No, to tak wygląda. O, Julcia tu do dziury wlazła. To się łączy z tymi rurami tam. Kochani, co byłem. Tam kotki też uciekają tędy, chowają się. Tu jest teraz pode mną ten korytarz. O, z tymi rurami. Chodź, bambulek, chodź. A tutaj. O. Tu też tędy do tym kanałem do tego korytarza. No postawiłem tutaj, ale czy będą kotki wchodzić? Przyniosę nowe szmaty. Tamte wyrzucę, bo one już przeszły zapachem. To kotki mogą nie chcieć wejść do środka, bo tam jest zapach tamtych kotów. No. Fraglesów nie znalazłem. Znaczy rudych. Jacka i Placka. Się chowają gdzieś. I muszę przyznać, że jak głodne są, to w ten czas przychodzą. Są. Nawet potrafią bardzo blisko podchodzić, jak są głodne. Ale jak najedzone, to zobaczcie. Kotki się najadły i znikły.
bambuś towarzyski jest cały czas ze mną. No. A Julcia już wyszła na zewnątrz. Ona to chodzi. To tu, to tam. Tak. Zrobiłem, żeby kotki przeszły, żeby wiatr nie zamykał bądź też nie otwierał. To tutaj jeszcze. Co się stało? To tutaj jeszcze przymknę. Tutaj przymknę. Wychodziłem. O, już Julcia tutaj jest. O. Była na dworze, już jest tu. Julcia, ale ty kursujesz. Jak przedwojenny pociąg. No. No i tak. No i będę, kochani, powoli wracał. Bambuś też gdzieś znikł. Gdzieś poszedł. I zostałem z Julcią. Nie, Julinko? Wracamy? No. Idziemy wracać. Tutaj jak pójdę po schodach, to dojdę tutaj na górę. Może nawet wejdę jeszcze, pokażę wam, kochani, jak to tutaj wygląda. Kiedyś łasicę widziałem na tym dachu wieczorem. Tylko oczy jej się świeciły. No, Julcia. Tu jest niebezpiecznie, Julcia. No, zobaczcie. Zarywa się. Kurde, zobaczcie, zrywali deski. I dlaczego? Ja myślę, że zrywali, żeby później podpierać coś. No. Tu zerwali, niszczyli, tam gdzieś łatali. O, okno plastikowe, kochani. O, proszę. Ani, pięknie się otwiera. Proszę. Można wyjść na dach. Można wyjść na dach. Wyjść na dach i się opalać. No. Zamknę, Julcia, bo zaraz wyjdziesz na dach. Będę cię później łapał. Tak. A to pod słońce to mało będzie widać. O, tu nawet Agencja Mienia Wojskowego. Tak, kochani, to wygląda tu. Tu żeśmy, nie, tu żeśmy nie byli. Wejdziemy.
też odrywali deski. Tak. I bez łazienki, proszę, jakie piękne płytki, ładnie. Uczę się do tej pory. Co, Julcia? A. Wszędzie na dach można wchodzić. I zobaczcie, koty się załatwiały. Tutaj wszędzie. I wszędzie tu koty chodziły, kochani. Wszędzie tu chodziły. O! Proszę, zamek patentowy. No, tego nie ma tutaj. Przy tym jest. Dobra. Julcia, idziemy dalej. Jest takie pomieszczenie. O. Okna plastikowe, znowu fajne. Kochani, zobaczcie. Ale szybę potłuk ktoś stąd kamieniem rzucił z terenu DPS-u. No. I klamek nie ma. Muszę zamknąć. Co to? Wygrodzone. Może komin? Rura wyrwana. Okienko na górę jeszcze. Na górę. Wieża, komin. No i tu będzie ciekawy widok. Jesteśmy na strychu. Nie, ja myślałem, że zobaczymy te belki tam. Też tej dykty. Julcia. Trzeba uważać. To już trzeba uważać. Ale kurczę, zobaczcie jakie tregry, półmetrowe. No, ale solidne. No dobra, ale ja myślałem, że ja zobaczę ten dach, gdzie te same belki nad pralnią są. A tu nie ma. To jak tam zobaczyć?
Julcia, chodź. Julcia. Chodź, Kiciulka. To gdzie tu jest? Julia. Julka, chodź. Kicia. No. Została mi gdzieś. Julia. Kicia. No kurczę, ale jeszcze tego brakowało. Żebym jej szukał. Julia! Gdzie ona podlazła? Kicia! Gdzieś mi się zgubiła. Kicia, kicia! Chyba jej nigdzie nie zamknąłem. Masz, babo, placek. Masz, babo, placek. O, no chodź. Bo się denerwuje już. No chodź. Idziesz czy nie? Też potrafisz mi podnieść ciśnienie. Nawet się nie odezwiesz, jak cię wołam. Co? Ojej, już przestań podziwiać. Chodź, chodź, idziemy. Dawaj, chodź. Nad czym myślisz? No, chodź. Chodź, Julka. No. No zobaczcie, kochani. Byłem u góry. I chciałem tutaj. A, tutaj nie ma dojścia. Tu jest ściana. A tam, tam jest. Tam jest. Tylko, że ja tam nie doszłem. Jak to się stało, że tam nie doszłem? Byłem, a nie widziałem. A tam gdzieś musi być. Tu się... Oho, zobaczcie. Tu się nie przejdzie. To jest dziura. Kurde, deski wyjęli. Tam chyba byłem. Takie buty z chlebami. No dobra, wychodzę. Już idę. Julka, chodź, wychodzimy, idziemy. Dosyć wędrówki. No, ale żeśmy naspacerowali się. Żeśmy nachodzili. I żeśmy zwiedzili. Kochani. No to tyle teraz ze środka.